Szanowni Państwo, nazywam się Konrad Krzysztof, kandydat na senatora. Chcę Państwa zawiadomić, jak ja wyglądam po pobiciu. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Pobił mnie pan Chomutowski Marek, Biały Marcin, Chomutowski Marek, który mieszka w Wasilkowie, przy ulicy Piotr Emil II, mieszkanie 45. Biały Marcin mieszka w Białymstoku, przy ulicy Wąskiej, numeru bloku nie pamiętam. Mnie boli głowa. Wczoraj o godzinie 12 wieczorem zostałem napadnięty, pobity. Widzicie Państwo, jakie mam ładne podziękowanie, że ich karmiłem, że dla ich kupowałem ubranie, kupowałem wszystko. Rabowali mnie, zastraszali mnie. Musiałem dawać pieniędzy na alkohol, na wszystko. Zastraszali mnie, zastraszali mego ukochanego przyszłego brata. Wojtka Słodackiego uciekł, ukrywa się, bo boi się ich. Tak. I jeszcze Skurczyński Maciej też dołożył rąk, który mieszka w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 2A. Później jeszcze dołożył jeden człowiek, Wysocki Jakub, który mieszka za mostem na Klepackiej. Na Klepackiej. To są bandyci. To są, którzy umieją bić, zabijać. Mnie boli głowa, nie widzę na oko, na jedno, na drugie. Kopali mnie po jądrach, po brzuchu, po głowie, wszędzie. Bili i młotkiem. Pan bandyt Biały Marcin mówił, że jeżeli ja pójdę na policję, to mnie dzisiaj wieczorem zabije. Ale nie udało się jemu. Nie udało się, szanowne kochani państwo. Nie udało się. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie udało się mnie zabić. Chcieli mnie zniszczyć dokumenty, zabrali mnie pieniądze, zabrali portfel. Gdzieś 2,5 tysiąca zabrali mnie. Chcę pokazać, gdzie trzymałem pieniądze. Tu byli pieniądze też. Nie ma. Pusto. Portfel zabrali z pieniądzami. Skórzany. Brązowy. Nie mam. Zabrali telefon komórkowy nowy. Dwa telefony ukradli nawet. Ukradli nawet telefon od Wojtka Suchodolskiego. Słuchawki zabrali. Byłem napadnięty. Wdarli się do mego mieszkania. Wieczorem. O godzinie 12 wieczorem. W nocy. A otworzył drzwi dla nich pan Skurczyński Maciej, który był razem dogadany z nimi. To był razem ich, jak to nazwać? Jak? Banda. To banda, banda bandycka, Zorganizowana grupa. zorganizowana grupa przestępcza, którzy chcieli mnie zabić, położyć do ziemi, ale dzięki Panu Bogu jeszcze żyję. Jeszcze ten Bóg w niebie, najwyższy Pan Jezus mnie chroni. Chroni. Dziękuję Tobie, Panie Jezu. Byłem w spowiedzi, byłem w komunii niedawno. Przyjąłem Twoje ciało i Ty mnie obroniłeś. Obroniłeś. Zrobili z mego zdjęcia, Biały zrobił swoim aparatem z mego dowodu, zrobili zdjęcie.
żeby mieli, jak ja wyglądam, gdzie mieszkam i tak dalej. I jeszcze. Komuntowski Marek też przyprowadził, ten z Wasilkowa, z Grajewa jeszcze jednego, który przestępca bił mnie bardzo. Wszędzie kopał, po jądrach kopał, po głowie, wszędzie, po ręcach, po brzuchu. Ja ledwo uszedłem, uprosiłem się z życiem. Ledwo. Później udałem się, nie mogąc, wsiadłem w Asterkę, jak oni opuścili mój dom, to udałem się na komisariat trzeci. Prowadzi dochodzenie komisariat trzeci. Dalsza będzie informacja za chwilę. Dziękuję bardzo.